Cześć, witam was w kolejnym Złodzieju Odeków, znowu moderator z rakiet, tym razem czas na Pruszka, Pruszek. Oj, widziałem twój deck, nie podoba mi się. Lawa, jak ja nie lubię grać lawą, nie lubię lawy. Dobra, deck już miałem skopiowany, tak wygląda deck u mnie, brakuje po jednej karcie do kolejnych levelu lawy i Inferno Dragona. Dobra. Takie są zasady złodzieja deków. Kradniemy i gramy. Nie lubię grać lawą. Naprawdę nie lubię. Jak w ogóle widzę lawę, to mnie telepie. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Na razie się nie będę chciał zablokowywać. Strzałki sobie przygotuję. W razie czego, jakby miał coś dużo latających. Ale może nie mieć latających, zobaczymy. Dobra, a troszeczkę się wybronił się. Będzie ciekawie, będzie naprawdę bardzo ciekawie. On będzie grał Hogriderem. Miał kanona, miał rycerza, tarczerki, Ice Spirita, to i podejrzewam, że ma Hogridera. No właśnie, mówiłem. Mówiłem. Dobra, 7 eliksirów by mi się przydało. Teraz na kanona polecieć, te arczerki. Arczerki poszły z tamtej strony, o dziwo. O dziwo, arczerki poszły z tej strony. Jestem troszeczkę zaskoczony tym, że on tak zagrał. Dobrze, ale ja wypuszczę balona. Tam się troszeczkę. Dobra, i mam po wieży. Ok, jest pierwsza wieża dla mnie już. Klikuję się na drugą. Dobra, wiem, że to mi padnie zaraz. Ok, ta wieża, ale teraz robimy mocny atak. Zwracam uwagę mojego balona i to bardzo skutecznie. Te arczerki tam mnie denerwują. Trzeba te arczerki tam sprzątnąć. Kolejny Inferno Dragon. Dobra, już jest. Ajajajajaj. Nie wyszło. Nie wyszło to, co sobie założyłem. Dobra, teraz może wyjdzie. Minera w przygotowaniu. Na kanona. Już wyrzucam go, bo gdzieś kanon tam się może pojawić. I... mamy to, mam tą wieżę. Wow, udało się pierwszą walkę, ale tak jest zawsze w złodzieju deków, że pierwsza walka idzie na konto, a druga walka i trzecia to już są porażki albo remisy. Dobra, zobaczymy co teraz wyjdzie. Jak ja nie lubię lawy. Ma beczkę, to ma Inferno Towera też. Zrobił mi się teraz 6 strzałki i miner. Coś czuję, że będzie... Ajajajaja.
On też będzie chyba grał lawą? Czy on też będzie grał lawą? Dobra. Ma hordę. Hordę mi się udało zniszczyć. Bum, bum, bum. Próbuję drugi raz tej samej sztuczki. Balon 8. Dobra. No ja właśnie. Dobra, i teraz balona. Okej, okay, balon poleci na główną wieżę. Szkoda, 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 nie pomyślałem. Źle to obmyśliłem. Naprawdę źle to przekalkulowałem. Dobra, oj, nie zapał. Dobra. Dobra, mamy przyspieszony czas, teraz sobie tutaj poradzimy. On ma hordę, a ja mam fireballa. Szybko jechać, jechać z tym tematem. Jedziemy z tym tematem, ale tu mnie porozbijali. Dobra, lecimy z tematem, lecimy z tematem. Ja wiem, teraz wszystko robię na... Siupsi, o! Na raz, chociaż balon, na raz, doszedł, dobra. Wybuch. Będzie przekopane, przekopane z tą beczką. Jest horda minionów u, nie, ta, u niego. Dobra, i jeszcze to już na firewalla, czyli druga wygrana będzie. Jest druga wygrana. Huh, ładnie. Druga wygrana tym deckiem, no aż jestem w szoku. Jestem naprawdę w wielkim szoku. Ja lawą wygrywam coś. Dobra. I trzecia walka. Zobaczymy. Trzecia, ostatnia walka na odcinku. Ja, lawa, to jest złe połączenie, ale tu dzisiaj dzieje się historia. Dobra, zobaczymy. Miner odwróci uwagę. Strzałki są przygotowane. Tam rzucimy fireballa jeszcze, gdyby coś. Pyk. Oj, na rage'u lecą. Ale nie za wiele, dobra. Nie za wiele na tym rage już działały. Dobra. Teraz wypuścimy lawkę. Z miner by się tam przydał. Bardzo miner by się przydał, ale tutaj idzie. Tak idzie na mnie. Ojejejejejej, teraz rejdzie rzucił. Niedobrze, dobra, trzeba atakować. Nie mamy wyjścia, trzeba atakować. On teraz wypuści minionki. No i rakietę wypuścił. Wypuścił rakietę. Dobra, ja lecę tak. Lecę tak. Lecę tak. Niestety ta walka tutaj będzie z elitarnymi barbarzyńcami, będzie przekopana.
Dobra, wyłączam sobie, nie lubię. Łoj, peka dużo. Uhuhu. Do domu. Kolega się śmiał ze mnie, a tu trzecia wygrana, proszę bardzo. I co? A sobie włączę. Teraz się kolega nie śmieje. Nigdy nie wolno lekceważyć, a ja tu zrobiłem coś pięknego. 3 wygrane lawą. Wkurwiony będzie ze mnie dumny. Wkurwiony, jesteś ze mnie dumny? Napisz do mnie. Dobra, to był złodziej deków z lawą. Jestem zaskoczony, co tu wyszło. Naprawdę jestem zaskoczony. Aż zakończę odcinek, zostawcie łapkę dla zasięgu. Pozdrawiam Was serdecznie, na razie.